Wszystko zaczyna się od naszych myśli. Tak jak myślimy, tak mówimy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pragnę przypomnieć naszą główną myśl naszych rozważań na drodze Wielkiego Postu. To słowa Jezusa, który rozpoczynając swoją działalność powiedział: nawracajcie się, zmieniajcie sposób myślenia i wierzcie w dobrą nowinę. Wierzcie w to, że wszystko, co powiedziałem, wszystko, co uczyniłem, jest dobrą nowiną dla waszego życia. Rodzi się pytanie, ale co mam czynić, aby zmieniać mój sposób myślenia? Albo jeszcze inne pytanie, do jakiego celu mam dążyć w tej przemianie? I pragnę przywołać jeden werset z pierwszego listu do Koryntian. Jest to ostatni werset, 16, drugiego rozdziału. W Biblii Tysiąclecia, którą posługujemy się w liturgii, czytamy słowa: znamy zamysł Chrystusowy. Ale bardziej dosłowne tłumaczenie, bardziej wierne oryginałowi brzmi: mamy myśl Chrystusa albo znamy myśl Chrystusa, co w niektórych przekładach Biblii oddane jest w słowach: my mamy sposób myślenia Chrystusa. I tak naprawdę każdy uczeń Jezusa, każda uczennica Jezusa nosi w sobie jedno pragnienie. Ja chciałbym myśleć tak, jak myślał Jezus. Bo przypominamy sobie, wszystko rozpoczyna się od naszych myśli. Tak jak myślimy, tak mówimy, działamy, postępujemy, tak odczytujemy rzeczywistość. Ale ktoś powie, no, nigdy nie będę myślał tak, jak myślał Jezus. Ale im bardziej słowa, które On wypowiedział w Ewangelii, im bardziej wszystkie obrazy biblijne będą mieszkać w naszych myślach, tym bardziej będziemy bliscy temu sposobowi myślenia, który ożywiał Jezusa. I popatrzmy na naszą rzeczywistość. Codziennie, każdego dnia wpada do naszej głowy ogromna porcja różnych wiadomości, bardzo często negatywnych, bardzo często nie mających nic wspólnego z Bożym Duchem i z Ewangelią. I tutaj to wpada przez nasze oczy, przez nasze uszy, nie ma żadnego filtra. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jaka ilość informacji codziennie zamieszkuje w naszej głowie. Informacji, obrazów, wypowiedzi. A teraz pomyślmy, jak często pochylam się nad Słowem Bożym, jak często słucham słów Ewangelii. I może się okazać, że te proporcje są zdumiewające. Że w ciągu tygodnia jakaś zaledwie odrobina mojego czasu jest poświęcona na to, aby przeniknął mnie sposób myślenia Jezusa. I ciągle musimy zdawać sobie sprawę, że mogę być osobą praktykującą, ale nosić w sobie pogański sposób myślenia. Ja często o tym myślę. Mogę nosić habit franciszkański, kiedyś biskup położył na mnie ręce, ale to mnie nie chroni od tego, że mogę myśleć w sposób niezgodny z Ewangelią. Myśleć jak poganin. To napełnianie się Bożymi myślami jest związane nieustannie z wyborem. Chcę słuchać
tego, co dobre. Chcę oglądać to, co piękne i napełniać się każdego dnia. Zdajemy sobie sprawę, że oznacza to dyscyplinę w życiu duchowym, troskę, aby pokarm Bożego Słowa, ale też wszystkiego, co dobre, co piękne, w bardzo szerokim znaczeniu wypełniał mój sposób myślenia. Bo to będzie miało wpływ na wszystko, na to, jak będę mówił, jak będę postępował, jakich wyborów będę dokonywał, jak będę widział rzeczywistość. Chciałbym jeszcze te prawdy, o których mówimy, zilustrować wydarzeniem, które bardzo dobrze znamy. To jest historia walki Dawida z Goliatem, opisana w pierwszej księdze Samuela w 17 rozdziale. Na początku widzimy obraz, dwie armie, armia izraelska i armia filistyńska, zgromadziły się na stoku wzgórza, pośrodku dolina. I tam ma stoczyć się wojna, walka. Filistyni są odwiecznymi wrogami Izraela. I w sposób symboliczny oni pokazują rzeczywistość wszystkich duchowych przeciwników, którzy nie chcą naszego uświęcenia i naszego zbawienia. I w pewnej chwili z armii filistyńskiej wystąpił pewien człowiek, harcownik imieniem Goliat. Był wysoki na 6 łokci i 1 pięć. I potem dalej czytamy, ile ważyła jego zbroja. To był naprawdę olbrzym. Potężny człowiek, świetnie uzbrojony i złożył Izraelitom następującą propozycję. Słuchajcie, panowie, po co będziemy się wszyscy wzajemnie zabijać? Wystawcie przedstawiciela waszej armii, niech on zmierzy się ze mną. Jeżeli ja przegram, Filistyni staną się waszymi niewolnikami. Jeżeli ja wygram, będzie odwrotnie. I popatrzmy na to, co się wydarzyło, przede wszystkim w myślach całej armii izraelskiej na czele z królem Saulem. Dodam, że w pierwszej księdze Samuela dwukrotnie czytamy, że Saul przewyższał o głowę cały naród. Jeżeli ktoś miał iść walczyć z Goliatem, to może w pierwszym rzędzie król Saul. Gdy Saul i wszyscy Izraelici usłyszeli słowa Filistyna, przelękli się i przestraszyli bardzo. Teraz posłużę się pewnym obrazem. Małe ziarenko, jedna myśl. Wtedy, gdy oni zobaczyli wielkiego Goliata, wpadła na glebę ich sposobu myślenia. I ona brzmi: Goliat jest tak wielki, że nie można go pokonać. Patrzyli na olbrzymiego Goliata i pomyśleli: on jest tak wielki, że nie można go pokonać. Jedna myśl, która jak ziarenko upadła na glebę ich sposobu myślenia. Potem Goliat przez 40 dni wychodził, obrażał armię izraelską, obrażał Boga Izraelitów i nikt nie odważył się wystąpić, by z nim walczyć. To się działo przez 40 dni. Czyli 40 dni patrzyli na potężnego Goliata i powtarzali to wyznanie. Goliat jest tak wielki, że nie można go pokonać. 40 dni napełniali się tą myślą. I teraz pomyśl sobie, gdyby ktoś przez 40 dni kierował do ciebie słowo negatywne,
jesteś do niczego, jesteś skończony, nawet Bóg z tobą już nic nie może uczynić. 40 dni, jakbyś się czuł? Słowo ma moc. To słowo negatywne, które słyszymy bardzo często, ma moc. To ono kształtuje nas, nasze postawy, nasze widzenie samych siebie. I po 40 dniach, gdy już miała stoczyć się wojna, nagle w tej sytuacji pojawia się młody Dawid. Ma kilkanaście lat, na wojnę nie poszedł, bo był za młody. Pasł owce swojego ojca, który pewnego dnia powiedział: idź, zobacz, jak się mają twoi bracia. Ponieważ trzech braci Dawida było w armii izraelskiej. Zanieś im prowiant. Przychodzi Dawid i słyszy wypowiedź Goliata. Jest zdziwiony, jest zaskoczony. Czy nikt nie pójdzie walczyć z tym niewiernym? On obraża naszego Boga. Nikt. I to już trwa 40 dni. Król nawet obiecał, że ten, kto pójdzie walczyć, otrzyma jego córkę za żonę. Dawid przychodzi do Saula i mówi: ja pójdę. Posłuchajmy wypowiedź króla. To niemożliwe, aby stawił czoło temu Filistynowi i walczył z nim. W głowach 10 zwiadowców mieszkała niemożliwość. To jest niemożliwe. Tu już się nic nie da zrobić. Takie czasy, tacy ludzie, to niemożliwe. A Dawid mówi: pójdę. I z jego ust płynie wyznanie wiary. Pan, który wyrywał mnie z łap lwów i niedźwiedzi, wybawi mnie również z ręki tego Filistyna. Pan, nie ja. Idę w Jego imieniu i Jego mocą. I wiemy, że była taka próba przyodziania Dawida w zbroję królewską. On nawet nie mógł się w tym poruszać. Powiedział: nie, dziękuję. Wziął proce, 5 kamieni i ruszył w kierunku Goliata. Możemy sobie wyobrazić, ten potężny Goliat zbliża się do Dawida. Dawid patrzy na niego i widzi, on naprawdę jest ogromny. On naprawdę jest ogromny. Wróćmy teraz do myśli, która żyje w głowie całego wojska izraelskiego. Patrzą na Goliata, patrzą na młodego Dawida i powtarzają to, co powtarzali przez 40 dni. Goliat jest tak wielki, że nie można go pokonać. To jest dla nich jak refren ich pieśni. Goliat jest tak wielki, że nie można go pokonać. Dawid patrzy na Goliata i widzi, że on jest ogromny. Ale w jego sercu rodzi się nieco inne wyznanie. Patrzy na tego olbrzyma i mówi: Goliat jest tak wielki, że nie mogę w niego nie trafić. I wypuścił kamień z procy i zabił Goliata. Ale wcześniej wyznał: idę na ciebie w imię Pana zastępów. Niech wiedzą wszyscy zebrani, że nie mieczem ani dzidą Pan ocala. Istotą naszego nawracania się jest nieustanna troska o zmianę sposobu myślenia. W liście do Rzymian, w 10 rozdziale, w 17 wersecie, apostoł napisał: wiara rodzi się ze słuchania, a tym, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Zatrzymajmy się przy tych słowach. Wiara rodzi się ze słuchania słów Chrystusa. To znaczy, im więcej Słowa Bożego, tym silniejsza wiara. Im więcej Słowa, tym silniejsza wiara.
Ale znów nie myślimy tylko wyłącznie o czytaniu Słowa Bożego, chociaż to jest pierwsze źródło napełniania się Bożymi myślami. Ale myślimy o każdej innej duchowej lekturze, każdej innej dobrej lekturze, każdym innym obrazie oglądanym, który buduje i umacnia, o każdej rozmowie, w której padają słowa dobre i budujące. Nieustanna troska, aby mój umysł był wypełniony Bożymi myślami, dobrymi myślami, abym był bardzo czujny na każdą myśl, która będzie się charakteryzowała wyznaniem, to jest niemożliwe. Wtedy mówię stop, w imieniu Jezusa nie zgadzam się, bo Pan jest ze mną. Wszystkie obietnice, które zawarł w swoim Słowie, są dla mnie dostępne przez wiarę, przez miłość, przez ufność. I zdajemy sobie sprawę, że ta droga prowadzi do wielkiej duchowej wolności. Bóg nieustannie będzie szukał w swoim kościele mężczyzn i kobiety, które będą ożywione innym duchem, jak Kaleb, Jozue, którzy będą mieli to pragnienie, aby myśleć tak, jak myślał mój mistrz, mój nauczyciel Jezus. Bo wszystko zaczyna się od naszych myśli. Na progu Wielkiego Postu słyszymy pierwsze słowa Jezusa, które On wypowiedział, rozpoczynając swoją działalność. Przyszła pełnia czasu. Królestwo Boże jest już bliskie. Potem Zbawiciel doda, Królestwo Boże już jest pośród was. Królestwo Boże jest w was. Musicie odkrywać znaki mojego Królestwa. Ale zwróćcie uwagę na dwie rzeczy. Zmieniajcie swój sposób myślenia i wierzcie w dobrą nowinę. I niech to dokona się w nas na drogach Wielkiego Postu. Chciałbym zapewnić Ciebie, kimkolwiek jesteś i słuchasz tych słów, że już od dłuższego czasu modlę się za Ciebie i modlić się będę. Niech Pan obdarza was pokojem. Amen.